6 kwietnia wspominamy świętego Prudencjusza, biskupa. Pierwotnie nosił imię Galendo. Pochodził z Hiszpanii, prawdopodobnie z rodu Aznarów, który osiedlił się w Gaskonii. Był kapelanem na dworze Ludwika I Pobożnego, gdzie dla cesarzowej Judyty ułożył florilegium z psalmów. W 843 roku został biskupem w Troyes. Był współautorem roczników frankijskich, które pisał od roku 835 aż do końca życia. Był także redaktorem wskazówek do Pisma Świętego. Po reorganizacji życia kościelnego przeszedł do obozu przeciwników królewskich. Opowiadał się za skrajnym augustianizmem. Zmarł 6 kwietnia 861 roku. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Prudencjusza, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat i gorącą miłością ku Tobie. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Yes.